To nie Egipt, a tym bardziej nie Nil był domem tego krokodyla, lecz jedna z prywatnych posesji w Sosnowcu. W sumie krokodyle były dwa, tyle że jeden z nich, gdy pojawili się po anonimowym donosie policjanci, już nie żył. Podobnie jak dwa dzikie koty. Żywy krokodyl znajdował się w basenie znajdującym się w przybudówce garażu. Na miejscu policjanci wraz z prokuratorem wykonywali czynności, była również obecna straż pożarna. Pracownicy ZOO w naszej asyście odłowili krokodyla, a następnie przewieźli go do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Gdzie teraz ma dochodzić do zdrowia? Pracownicy ZOO zwracają uwagę, że zwierzę było przetrzymywane w warunkach, którym daleko było do tych, w jakich krokodyle nilowe powinny żyć. Samiec krokodyla nilowego prawdopodobnie żył w jednym basenie z truchłem samicy przez 6 tygodni. Teraz się czuję dobrze, bo ma taki typowy spa, jakbym powiedziała. Ma wyspę grzewczą, gdzie może ogrzać swoje ciało. Oprócz tego ma czysty basenik z podgrzewaną wodą. Co ciekawe, w sprawie nie jest prowadzone śledztwo, a dochodzenie. 54-latek, u którego znaleziono żywego krokodyla i truchła pozostałych zwierząt, na razie nie usłyszał zarzutów. Badamy, czy doszło do znęcania się nad tymi zwierzętami i ponadto, czy została złamana ustawa o ochronie przyrody, czyli inaczej mówiąc przechowywanie zwierząt z gatunku niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, to może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Do sprawy wrócimy.